Kiedy rozmyślałem o tym, że mamy dzisiaj ostatni dzień tego obozu, rozmyślałem o tym, co nasz Pan jeszcze chciałby, właśnie co jeszcze chciałby nam powiedzieć. To dziękuję Mu za to, że mówi do nas i za to, że mówi do nas, żebyśmy rzeczywiście byli wytrwali, żebyśmy nie byli żadną imitacją, żadną podróbą, ale oryginałem. Chwała Bogu za to, że dzisiaj na tej ziemi, jak kolega mi jakiś czas temu już opowiadał, są firmy, które trudnią się doszywaniem metek, oryginalnych metek do podrobionych rzeczy. Są to normalnie firmy zarejestrowane, one to robią już, że tak się wyrażę, fabrycznie, podobno. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że kiedy on daje jakość, on strzeże tej jakości. On sam strzeże tej jakości. Tam wróg, chociażby nawet myśli, że podszyje tylko metkę i będzie to samo, to jednak Pan strzeże tej jakości właśnie poprzez to, co słyszeliśmy, poprzez miłość wlaną w sercach swego ludu. Diabeł tego nie potrafi wlać. Pan Jezus wlewa tą miłość i zachowuje jakość. Kiedy czytamy Stary Testament, jeszcze tylko chciałem zobaczyć właśnie i żebyśmy to wzięli też do końca tego obozu, tego jak się rozstajemy też. Pewna historia miała miejsce, bardzo ważna historia w rezultacie i z jednej strony bardzo radosna, a z drugiej strony bardzo smutna. Historia dotyczyła 18 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Dotyczyła Bożego, potężnego Bożego sługi, ojca naszej wiary, Abrahama. Kiedy chodził ten pobożny człowiek po tej ziemi, widzimy w pewnym momencie taką sytuację. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w Skwarne Południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Wiecie, my teraz będąc dziećmi wiary, daje nam Bóg, że możemy siedzieć na tym obozie. Możemy siedzieć na tym obozie, możemy przebywać przed Bożym Świętym Obliczem. Jak dobrze, kiedy tak siedzimy, to kiedy On przepatruje nasze serce, przepatruje nasze umysły, przepatruje nas, może widzieć, że rzeczywiście jesteśmy wiernymi Mu sługami. To jest tak bardzo ważne. Dlaczego? Zobaczymy za chwilę. No niemniej jednak On siedział w to Skwarne Południe, siedział i zobaczył tych trzech mężów. Oni przechodzą, On wybiegł im na spotkanie. On wiedział, to On chodził w Duchu Chrystusowym. On wiedział, co jakiego pochodzenia są ci trzej mężowie. I tutaj widzimy, jeśli im znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj mnie, nie omijaj, proszę, sługi swego. Jak ważne jest to, żebyśmy naprawdę zawsze, kiedy stajemy przed Bożym obliczem, mieli serce pokorne, żeby wołać: Panie, nie omijaj nigdy sługi swego. Zawsze przyjdź, mów do mnie, zawsze, bo jestem rzeczywiście sługą, którego Ty znasz na wskroś. Wiesz, czego brakuje, czego nie dostaję, ale mów do mnie. Tak samo miał mówić Samuel, kiedy wracał na swoje miejsce posłania. Ale czytamy dalej. Przechodzimy do 6. Chciał ich ugościć i to też robi. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary i rzekł: rozczyń szybko 3 miary wybornej mąki, zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził, postawił przed nimi, sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Jak ważne, żeby Pan mógł tutaj razem z nami przebywać. Wiadomo, że teraz nie pobiegniesz, nie zarżniesz cielęcia. Wiadomo, że teraz nie pobiegniesz, szybko nie powiesz coś fizycznego. Chociaż i w tym możemy rzeczywiście służyć naszemu Panu. I w tym możemy oddać Mu chwałę. Ale rzeczywiście On patrzy na serce. Czy masz ochotne serce, aby rzeczywiście On mógł być między nami? Czy masz ochotne serce, aby oddana była Mu chwała? Czy z tym ochotnym sercem będziesz szedł dalej? Kiedy się spotkamy ponownie, jeśli Bóg da, będziesz miał jeszcze bardziej ochotne serce do tego, żeby razem ucztować ze swoim Panem. Ale widzimy dalej fragmenty. Tam widzimy też obietnicę Bożą,
wspaniałą Bożą obietnicę, która się miała na nim wypełnić za rok. My też chcielibyśmy taką obietnicę od naszego Pana i ufamy naszemu Panu, że będzie nam też to sprawiał, bo inne obietnice mówią o tym, że jakbyśmy się mieli za rok spotkać, to że będziemy mogli jeszcze bardziej obfitować, że będzie nas jeszcze więcej. Dał nam Pan w tym roku obfitość narodzin. Wierzymy w to, że Pan, kiedy będzie nas za rok prowadził i da nam możliwość się spotkać, będziemy mogli jeszcze bardziej uwielbić Go jeszcze w większym gronie. Daj Boże. Ale widzicie, tutaj przechodzimy dalej. Idziemy w tym rozdziale do 17, dochodzimy wersetu. A może od 16. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród. I przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim domowi swemu, po sobie strzec drogi Pana, aby zachowali sprawiedliwość i prawo tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. I później Pan mówi do niego, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. My nieraz i wiemy dobrze, jak Bóg dotykał i mówi do nas, nadejdzie czas, kiedy będę wywierał gniew na tą ziemię. I Bóg w pewnym momencie twojego, mojego życia przyszedł i nas przekonał o grzechu, o sprawiedliwości. I co tam dalej idzie? O sądzie. Przekonał nas o tym, że nadejdzie sąd, że to grzeszne, nieczyste życie będzie na sądzie musiał zdać sprawę, jakie było. Pan idzie i nam o tym mówi. Mówi swojemu ludowi, przez ten obóz można było słyszeć również ten głos. I mówi, ja idę, nadchodzi ten czas, kiedy każdy otrzyma zapłatę za uczynki swoje. Sodoma, Gomora, one miały już zapłacić za swoje uczynki. Pan szedł, aby to tam zobaczyć. I tak samo Pan mówi do nas, czas nadchodzi, czas końca nadchodzi. Wy bądźcie, chwała Bogu za to, że do dzisiaj jest ten sam Bóg, tak łaskawy, że do nas mówi, nie omija nas, nie omija ze względu na Chrystusa, któremu dał w nas mieszkanie, nie omija ze względu na to, że nas umiłował w Jezusie Chrystusie, nie omija nas. Tak jak jest napisane u proroka, nie uczynię czegoś, czego nie miałbym pierwej objawić słudze mojemu prorokowi, nie uczynię tego. I Bóg objawia nam przez swojego najwyższego proroka, Jezusa Chrystusa, że przyjdzie sąd na tą ziemię i sądzeni będą ludzie, którzy nie poszli za Jezusem Chrystusem. Nie tylko ci, którzy nie wiedzieli o Nim, bo wszyscy będą o Nim wiedzieli, jak niektórzy myślą, ale którzy nie słuchali, nie byli posłuszni Jezusowi Chrystusowi. Nadchodzi to i Pan mówi o tym. I teraz, dziecko Boże, masz do wyboru. Idąc dalej, widzimy, masz dwa miejsca. 25 werset. Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego. Tutaj mówi Abraham do Boga, modli się, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. I tak widzimy, później zmniejsza się ta liczba. Abraham mówi, Panie, jeśli mniej, czy ocalisz? Zobaczcie, Bóg mówi dzisiaj tak samo. On nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale zobaczcie, Bóg patrzy na sprawiedliwego. Ile razy widzimy w Biblii, gdzie Bóg mówi o sprawiedliwych, gdzie Bóg mówi o tych, którzy ocaleją, to tam będą sprawiedliwi. Gdzie Bóg mówi o tych, których będzie wysłuchiwał modlitwy, tam są sprawiedliwi. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię. Tam widzisz sprawiedliwy. Sprawiedliwy to ten, który przestrzega Bożego Słowa, który czyni to, co jest prawe w oczach Bożych. I dlatego Bóg wyraźnie nam pokazuje, nadejdzie ten czas, ale ja ocalę, ja wyprowadzę tych, którzy są rzeczywiście sprawiedliwi. Zobaczcie, ile w Sodomie ich było. W dzisiejszych czasach ludziom się wydaje, przecież jest taki ogrom chrześcijan, taki ogrom ludzi, którzy mówią o Jezusie Chrystusie.
tak i tak wielu ich jest, ale jednak myślę, i Biblia o tym mówi również w Nowym Testamencie, czegoś nie będziemy otwierać, że niewielu, że tak samo są to czasy, w których Bóg patrzy swoim świętym wzrokiem i widzi, kto chce rzeczywiście. I tak Bóg będzie patrzył na nas w przeciągu tego roku. Tak patrzy na nas, komu rzeczywiście, kto chce być sprawiedliwym w oczach Bożych, nie własnej sprawiedliwości, ale w oczach Bożych. Kto chce być wiernym, kto chce być tym, który ocaleje tu z tej ziemi, aby być na wieczność z Bogiem. Abraham miał wielkie szczęście. On należał do Boga. Bóg miłował swojego sługa Abrahama. On obwieszczał mu ten sąd, który chciał wykonać. Mówi, miałbym ominąć mojego sługę, umiłowanego mojego sługę. Miałbym ominąć. Niektórzy mogą korzystać dzisiaj z tego, że Bóg nie omija swoich sług, ale jak dobrze, kiedy skorzystają. Bo kiedy Pan przyszedł do Sodomy, ci ludzie, którzy tam byli, widzimy, ci nawet mężowie jego, jego córek, oni nie skorzystali. Oni nie skorzystali. Wielu dzisiaj myśli, że jakoś tam będzie, ale kiedy Bóg mówi ostatecznie o tym, co chce uczynić, skorzystają ci, którzy naprawdę wierzą. A jeśli nie mają tej wiary, to jeszcze jest czas, żeby mogli posłuchać głosu Bożego, wołać do Boga, Boże, przydaj mi wiary, chcę słyszeć naprawdę Ciebie i pójść za tym, co mówisz, bo nie wątpię w to ani trochę, że przyjdzie ten dzień, kiedy każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym, kiedy każdy z nas stanie w tym dniu przed Tobą i zda sprawę, chcę stanąć po Twojej prawicy, chcę, aby ten czas i tego obozu wspaniały i po obozie mógł być czasem, gdzie będę mógł dorastać, gdzie będę mógł rzeczywiście żyć w wierze, ale pięknie z każdą chwilą. Rzeczywiście być człowiekiem, który będzie gotowy. Naprawdę. Wiele tutaj można by było jeszcze przedstawić wątków z tego i odnieść do Hebrajczyków, czy do innych miejsc Nowego Testamentu. Jeśli Pan pozwoli, do tego jeszcze wrócimy. Ale przede wszystkim to, co mi bardzo mocno Pan kładł na serce, to mówił, obwieszczam Wam wielkie rzeczy. Obwieszczam Wam, co zamierzam zrobić z tymi, którzy mnie miłują, ale również z tymi, którzy odwracają się do mnie plecami, z tymi, którzy mówią, słyszą, ale już nie chcą postępować, którzy słyszą, ale już mają swoje. Sodoma, ona mogła jeszcze słyszeć, do niej tam też ci ludzie wstąpili, ale ona naprawdę już była tak głęboko zanurzona w grzechu, że ona już miała swoje. Tam mogło być wielu ludzi religijnych, tam mogło być wielu ludzi jakichś mających o sobie, o swoich bóstwach, że one ich wybawią. Ale jednak, kiedy przychodzi Bóg, tam ocaleje tylko Lot, widzimy. Tam ocaleje tylko Lot i jego żona w rezultacie później jeszcze też ginie i widzimy córki. Także zobaczcie, Bóg jest Bogiem, który nas wspaniale chce zachować, który chce, abyśmy ocaleli, ale który mówi wyraźnie o tym, jak będzie postępował, jak to będzie czynił. Chwała Mu za to. Ja naprawdę Bogu dziękuję za to, że nas nie omija, ale On chce też, żebyśmy my, kiedy wrócimy do naszych domów, tam do tych miejsc, mogli być świadectwem dla tych, wśród których jesteśmy, świadectwem tego, że rzeczywiście nadejdzie ten dzień i tego, że już można należeć do Jezusa Chrystusa. Przed chwilą padły słowa, ja też, ja nie jestem wcale taki zły, ale czy należy do Jezusa Chrystusa? No i tam mogły dalej paść słowa. Wiemy dobrze, że nasze świadectwo należenia do Jezusa Chrystusa to jest czyste, święte życie i obyśmy mogli w tym życiu wzrastać, żeby kiedy Pan nam pozwoli spotkać się za rok, to byli, żebyśmy byli dojrzalsi o rok, dojrzalsi o następne doświadczenia, jeszcze bliżej naszego Pana. Tego życzę sobie i Wam. Amen.